22 października 2022 roku. Witamy serdecznie Państwa na 11 kolejce 5 Red Box Ekstraklasy, można tak powiedzieć, bo dla nas te rozgrywki jak Ekstraklasa. Arcyważne spotkanie dzisiaj. Warta Śrem, Rawia Rawicz. Po ostatnich niepowodzeniach naszego zespołu sytuacja w tabeli wygląda nie za ciekawie. Warta Śrem na 10 miejscu, nasz dzisiejszy rywal Rawia na miejscu 12, tylko z punktem straty, a więc śmiało można rzec, że dzisiejsze spotkanie z charakteru tylko 6 punktów. Widzimy już zawodników wychodzących na murawę. Za chwilę przedstawię Państwu składy, w jakich oba zespoły dzisiaj wystąpili. Dwa mecze już do tej pory rozegrane. Dosyć sensacyjny wynik w Ostrowie, gdzie miejscowa Ostrowia 1-1 zremisowała z Zewką Kobyla Góra, a więc druga strata punktów dopiero lidera. No i GKS Rychtal z naszym pogrońcą sprzed tygodnia, czyli drużyną KKS Kalisz, również bezbramkowo zremisował. Tak jak powiedziałem, Warta Śrem, miejsce 10, 3 zwycięstwa, 3 remisy i 4 porażki, bilans bramek 17-20. Natomiast nasz dzisiejszy rywal Rawia Rawicz, miejsce 12, 3 zwycięstwa, 2 remisy i 4 porażki z bilansem bramek 11-10. Korzystając z okazji, przytoczę Państwu zestawienia, w jakich występują dzisiaj oba zespoły. Z numerem pierwszym w drużynie gości Sadowski Dominik, z numerem czwartym Marszałek Mikołaj, z numerem piątym Orłowski Sebastian, z numerem szóstym Cierniak Oskar, z numerem siódmym Witkowski Mateusz, z numerem szesnastym kapitan zespołu Molka Mariusz, z numerem dwudziestym Cheba Mikołaj, z numerem dwudziestym drugim Wawrzyniak Patryk, z numerem dwudziestym trzecim Lipowczyk Adam, z numerem dwudziestym piątym Głowacz Bartłomiej i z numerem 32 Cugier Kamil. Trenerem zespołu Rawi Rawicz Marek Nowicki, a kierownikiem drużyny Robert Zimny. No i warciarze dzisiaj w zestawieniu w bramce z numerem 91 kapitan zespołu Dominik Sobel, Darej z numerem 2, Jakub Kozłowski z trójką, Krzysztof Chwaliszewski z numerem 7, Dawid Forszpaniak z numerem 13, Adam Koperski z numerem 15 zagra dziś, Dominik Woroch z numerem 18, Kacper Janicki z numerem 21, Władysław Dybin z numerem 23, Aleksander Rybarczyk z 27, Orest Slobodian i z numerem 28 Marcin Popiół. Jakże pięknie prezentuje się dzisiejsza ławka rezerwowych naszego zespołu w porównaniu z tym, co było przed tygodniem w Kaliszu, gdzie jechaliśmy tylko w 12 zawodników. Dzisiaj na ławce rezerwowych komplet, także do dyspozycji trener ma w końcu szeroką kadrę skontuzjowanych zawodników. Brakuje tylko Patryka Słomczyńskiego. Trenerem jest Łukasz Kuchnyn, a kierownikiem zespołu Paweł Szczypliński. Drugim trenerem jest Tomasz Rytera. Grają już miejscowi. Wszedł teraz do rozegrania kapitan zespołu Molka. Wycofaniem do bramkarza i Dominik Sadowski, pierwszy kontakt z piłką do boku, Orłowski. Wyskoczył już Olek Ryba, także próbujemy tu już od samego początku. Ładnie teraz Dybin, to on zmusił do błędu rywala, on teraz wykłada, jest Popiół, Popiół, strzelaj Marcinek, strzelaj! Ależ niewiele brakło i ta piłka by gdzieś tam szła w kierunku bramki Sadowskiego. Woroch, dobrze, teraz tutaj umiejętnie jest Slobodian, jeszcze utrzymuje się przy piłce Orest Slobodian, jest, mija ładnie teraz z Wodem, wpada w pole karne, wykłada do Rybarczyka, Rybarczyk troszkę wyhamował tę akcję, ale wydłożenie do Koperskiego, Koperski troszkę za nisko i od autu za chwilę. No dobrze, dobrze, te początkowe minuty spotkania, widać, że nasi zawodnicy ewidentnie podrażnieni tym, co
stało się w ostatniej kolejce tego lania, jaki można nazwać 0-4 w Kaliszu. Dzisiaj będą chcieli, mam nadzieję, pokazać, że to tylko wypadek przy pracy i bardziej efekt tej ubogiej kadry, która ze względu na czy choroby, czy kontuzje, czy służbowe perypetie zmusiła nas do wystąpienia w tak okrojonym składzie. Marszałek do tyłu. Jest tam Forszpaniak, też wraca Dawid Pochorobi, ale teraz długa piłka, dobrze tutaj pokazał się Głowacz, ma dużo miejsca na tej lewej stronie, chyba za daleko od niego Janicki, wykłada na 16 metr, jest szansa, jest strzał, jest gol, ależ to zagrali goście i mówiłem przed chwilą o wyśmienitym początku warciarzy, a tymczasem dalekie zagranie na lewe skrzydło, zdecydowanie za daleko był Janicki, nie wiem gdzie był w tym momencie Koperski, wyłożenie na 16 metr, widzimy jakie są warunki, jest mokro, jest nieprzyjemnie i ta piłka gdzieś jeszcze skozłowała przed naszym bramkarzem i od trzeciej minuty spotkania niestety przegrywamy 0-1, ale zimny prysznic tutaj zafundowali nam goście tym jednym wypadem, ale jakże skutecznym. Boro do boku, do Faliszewskiego. Faliszewski tutaj do Janickiego. Chyba Kacper Janicki gdzieś tam za daleko, tak jak wspomniałem w pierwszym komentarzu, był tutaj zdecydowanie skrzydłowego Rawicza i to ten miał czas, popatrzył, wyłożył i w efekcie czego tracimy bramkę. Faulowany teraz Krzysztof Faliszewski. Będzie okazja z stałego fragmentu gry dośrodkować w pole karne. Jest już Woro. Jest już. Dybin, to któryś z tej dwójki, podejrzewam, że Dominik Woroch, już jest sygnalizacja tego, co będzie grane, są w środku nasi zawodnicy. Dominik Woroch mięciutko, chyba za daleko przeciągnięty, ale jeszcze tutaj próbujemy się utrzymać. Jeszcze ładnie tutaj Jakub Kozłowski przedziera się, ale skończyło się ostatecznie na trzecim rywalu. Koperski do boku, do Faliszewskiego. Szkoda tej straconej bramki. Wiemy, jak ciężko się teraz będzie grało, bo podejrzewam, że zespół gości cofnie się i będzie czekał. Dobrze by było szybko wybrać. Dobrze teraz do Dybina. Rybarczyk, Dybin przeciągnięte trochę to dośrodkowanie, ale był tu jeszcze Sobodian. Jest jeszcze Koperski. Koperski decyduje się na indywidualny pojedynek. Trochę niepotrzebnie chyba złamał do środka, bo była otwarta ta prawa strona. Trzeba wrócić, trzeba przerwać tą akcję. Czyni to Orest Sobodian. Jeszcze gdzieś faulowany Marcin Popiół. Przez swojego zawodnika, przez asystenta przy tym pierwszym golu, czyli Bartłomieja Głowacza. Sędzia upomina tutaj teraz Bartka i za chwilę odrzutu wolnego warciarze. Woroch do Janickiego, ten do Kozłowskiego niedokładnie, powalczy tam jednak ryba, by odzyskać tą piłkę, tak też się dzieje. Kozłowski z pominięciem Janickiego od razu do Worocha, trochę chyba za długo Dominik z tą piłką, no ale jeszcze utrzymujemy się przy piłce. Rybarczyk, nie, to Kozłowski w tej chwili, dobrze zszedł Forszpaniak, pokazał się teraz do rozegrania, dobry przerzut tutaj Adam Koperski, to on ma tutaj sporo miejsca, jest w środku Popiół, aż się prosiło, żeby aż dostał Marcin tą piłkę, teraz dostaje z powrotem do Koperskiego. Slobodian wyjechał jednak z piłką poza boisko i za chwilę zrzuty z autu zawodnicy gości. Dobrze, teraz Slobodian przeszkadzał. Odzyskujemy piłkę i za chwilę znów będziemy budować tę akcję od tyłu. Woroch do Kozłowskiego, skacze ta piłka tutaj znów nierówno, a do tego jeszcze dzisiaj mokro, ślisko i na pewno nie pomaga to w budowaniu skutecznych akcji. Kozłowski troszkę ryzykownie i tak też kończy się to stratą. Znów Głowacz, znów ucieka tutaj, ale ambitnie za nim Popiół. Przerywa jednak nieskutecznie. Głowacz, strzał, znów ta piłka jakoś nieprzyjemnie przed Sobolem skozłowała, ale poradził sobie nasz bramkarz w tym momencie.
No trzeba uważać, widać, że Bartłomiej Głowacz tutaj naprawdę sieje spustoszenie po tej lewej stronie. Janicki, Rubarczyka, ten do tyłu, Woroha, Kozłowski. Kuba Kozłowski jest w środku, Woroch. Już ma tam plecy, już przeszkadza mu Witkowski. Utrzymuje się jednak przy piłce Woro. Janicki. Przypomnę, od trzeciej minuty przegrywamy 0-1. Także teraz Dybin opanował piłkę. Rybarczyk ma dużo miejsca. Krzysiu Faliszewski ładnie to rozegrali. Jeszcze wyłożenie przed pole karne. Dybin przyjmuje, odskoczyła mu ta piłka. I w ostatniej chwili gdzieś tam stoperzy Radicza na rzut rożny i mamy pierwszy tego typu stały fragment gry w dzisiejszym spotkaniu. Władysław Dybin, to on ustawił futbolówkę w narożniku pola karnego. To on będzie szukał dośrodkowania. Jest bita na długi słupek piłka. Nie dochodzi jednak tutaj ona do nikogo z naszych, ale powalczył ładnie Woro. Trzeba teraz tutaj przerwać tą akcję, bo już rozpędza się znów Głowacz. Janicki, wiemy, że on nie jest szybkościowcem. Na szczęście Orest Slobodian zasekurował tutaj naszego stopera i w aut. No trzeba uważać tutaj na tą lewą stronę. Widzimy, że całe zło czai się tutaj właśnie na tej flance i to tutaj będzie najniebezpieczniej. Wiemy, jakie zapędy ofensywne ma Adam Koperski i wiemy, że tutaj będzie trzeba łatać i asekurować jego pozycję. Teraz Rybarczyk był bliski przechwytu, utrzymują się jednak goście przy piłce, jest dośrodkowanie. Janicki był tam, gdzie być powinien, ale nasze szczęście wysoko powalczy tutaj Forspaniak. Nie wygrywa jednak tej piłki i Mikowczyk jest tym, który ze spokojem cofa do Sadowskiego. Trzeba tam podejść, trzeba spróbować zmusić do błędu. Nie można tu absolutnie dać grać, bo przypomnę, przegrywamy, przypomnę tutaj od trzeciej minuty. Już grają goście, już Molka, kapitan zespołu, do boku, jest tam prawa strona, aktywne te skrzydła, jak nie z jednej, to z drugiej strony, na nasze szczęście teraz za daleko do Witkowskiego to zagranie i od autu za chwilę warciarze, konkretnie Krzysztof Faliszewski. Dziesiąta minuta spotkania. Dobrze, teraz Dybin przerasi się aż tutaj, żeby do Koperskiego. Tak, trochę za plecy, ale ma tutaj sporo miejsca. Adam Koperski zdecydował się jednak do tyłu wycofać tą akcję. Jest Woro. Dobrze do Rybarczyka, ten z powrotem do Worocha. Obok Dybin, tak, to on teraz ma tam Chwaliszewskiego po boku. Na lewej stronie Marcin Popiół się gdzieś tam znalazł. Teraz spróbuje się rozpędzić, spróbuje być może dośrodkować. Nie, zdecydował się wycofać. Jest Chwaliszewski. Jeszcze wycofujemy do tyłu, do Kozłowskiego. Jeszcze po koronce próbujemy przegrać i poszukać jakiejś lepszej tutaj sytuacji. Janicki znów za plecy do Koperskiego. Znów musi Adam wracać po tą piłkę. To jeszcze zagrywa niedokładnie do Slobodania i w efekcie czego znów tracimy piłkę. Dobrze, teraz Janicki wyszedł wyżej, odzyskał tą futbolówkę. Brawo Kacper, właśnie o to chodzi. Trochę przyostrzyć, trochę tutaj agresywniej potraktować rywala, żeby tą piłkę odzyskać. Dobrze, teraz podłączył się Kozłowski, traci jednak piłkę. I już ta futbolówka daleko, daleko eksponowana do przodu. Ładnie tu zasekurował Dominik Woroch pozycję Kuby. Będzie miękkie dośrodkowanie, tak. Teraz może do Rybarczyka ta piłka. Jest Slobodian, ma dużo miejsca na prawej stronie. Dawaj Orys, dorzuć to dobrze. Nie, zblokowany. Szkoda, że tak długo czekał. Może teraz Koperski, ale mało tam nas w tym środku. Mało nas tam w tym polu karnym. Praktycznie tylko Popiół i Forszpaniak, którzy mogliby zagrozić. No, większą liczbą trzeba tutaj panowie ruszyć w to pole karne. Rybarczyk niedokładnie, znów tuż przed polem karnym, znów brakuje tego ostatniego skutecznego podania, a tak trzeba się, dobrze teraz naprawia błąd Rybarczyka Slobodian i od autu za chwilę goście. Cześć!
Zagranie ręką tam było sędzia, jednak pozwala grać dalej. Teraz jeszcze przewinienie Worocha, dopatrzył się główny arbiter tego spotkania i odrzutu wolnego za chwilę goście. Chyba Wiktor Szpaniak tutaj gdzieś przeszkadza. Orłowski ze spokojem do Sadowskiego. Trzeba wyjść wyżej, trzeba tutaj zmusić do błędu rywala, bo tak to oni mogą sobie tutaj grać i całe następne 80 minut. A widzimy w momencie pressingu, jak już niedokładne te akcje zaczynają być. Sadowski teraz daleko. Czy utrzymamy piłkę w futbolu, futbolówkę w boisku? Tak też się dzieje. Włoski cierpiał tam jeden z zawodników gości i mamy chwilę przerwy. Szkoda tego straconej bramki, bo naprawdę zaczęło się fajnie, naprawdę w dobrej sytuacji wydawało się, że strzał był Marcin Popiół. Jeszcze szukał lepszej pozycji, jeszcze gdzieś tam przekładał, ostatecznie zablokowane to uderzenie, z czego poszła kontra, która ostatecznie skończyła się golem dla zespołu Grawicza. Rzut sędziowski już wykonany i warciarze wznowili grę. Woroch, pokazał się Rybarczyk, Woroch jednak to tam po przekątnej jest Dybin. Dobra piłka, ale bardzo czujnie, bardzo spokojnie teraz z wykorzystaniem swojego bramkarza stoperzy z Grawicza. Daleko, znów tutaj do Głowacza, na szczęście tym razem Goromna się obronić, ale traci Dybin tą piłkę, nie, to był Slobodian, traci Slobodian piłkę, trzeba tutaj wracać, trzeba odbudować się w obronie. Zgrają goście, Molka. Otrzymamy teraz Witkowski, dobrze powalczył Popiół, odzyskujemy piłkę, Dybin, niedokładnie teraz Dybin znów do Witkowskiego, ale znów odzyskujemy piłkę, ależ chwila takiego chaosu, takiego jakiejś takiej niechlujnej gry z jednej i drugiej strony. Grają goście, dobrze tutaj Kozłowski, to on był ten, który umiejętnie wrócił, ale wybijamy tylko na chwilę. Cały czas niedokładnie teraz Popiół na szczęście od obrońcy i od autu warciarze. Trzeba tutaj uspokoić, trzeba przejąć kontrolę nad tym spotkaniem i trzeba poszukać najpierw wyrównującej, a daj Bóg potem zwycięskiej bramki. Cofnął się Woroch do rozegrania, teraz Kozłowski z powrotem do Worocha, pewnie za chwilę do Janickiego, nie, decyduje się z powrotem, raz jeszcze przegrać z Kozłowskim, ale teraz błąd Kozłowskiego, że krótkie to zagranie, no trzeba uważać na takie niechlujne zagrania, bo widzimy, jak to może się skończyć. Kozłowski, pokazał się Rybarczyk, on teraz jest przy piłce. Slobodana ma teraz Dybin, więcej miejsca do Forszpaniaka, nie ma spalonego, Dawid Forszpaniak będzie w sytuacji do uderzenia, nie, przelała mu się gdzieś chyba ta piłka po zewnętrznej części stopy, zdecydował się na wariant siłowy, nie trafił w światło bramki, no ale tego typu akcji widać trzeba szukać, trzeba przyspieszyć, trzeba poszukać tutaj zagrania z pierwszej piłki i znaleźć tego Dawida Forszpaniaka w dogodnej sytuacji. Nie ma dzisiaj tam Szymandery, nie trenował cały tydzień, trener zdecydował się go zostawić na ławce rezerwowych, a wiemy, jak ważnym zawodnikiem jest Kamil dla tego zespołu. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie zobaczymy go w pełni sił. Ale to teraz Sadowski walczy tutaj, Janicki, dobrze. Radzą sobie tutaj gospodarze Koperski, ale on tu ma teraz piekielne zadanie, bo z Głowaczem musi powalczyć, powalczył. Na tyle jednak skutecznie zawodnik gości, że odrzutu rożnego za chwilę rozpocznę zawodnicy z Rawicza. No.
Oskar Cierniak ustawił już piłkę w narożniku, jest już tam Zrawicza, jest dośrodkowanie, dobrze Kuba Kozłowski tutaj przed pole karne, udało się tutaj utrzymać w posiadaniu piłki, natomiast faul dopatrzył się główny arbiter tego spotkania i zakładał się tylko na jeszcze cofa tą piłkę, jeszcze każe ją dokładnie ustawić pan sędzia i gramy po piłkę. On teraz cofnął się, to on teraz do Janickiego, już Marcin wędruje gdzieś tam do przodu i dobrze, bo potrzeba wesprzeć tego Dawida Forszpaniaka, który jako jedyny dzisiaj gdzieś tam na szpicy próbuje nękać rywali. Moro, Kozłowski, Janicki, Rybarczyk, teraz tutaj na prawej stronie rozpędza się Oleg Rybarczyk, niedokładnie jednak gdzieś tam pchana ta piłka przez siebie na oślep, bez pomysłu można powiedzieć, nie mogło nic wyjść z tej akcji, no nie można w ten sposób tracić, nie można liczyć, że przypadek zrobi za nas robotę. Teraz Dawid Forszpaniak próbuje tam przeskadzać Sadowskiego, umiejętnie jednak bramkarz gości i grają. Jeszcze raz piłka u bramkarza i znów długie zagranie na spalonym tu. Ewidentnie był Głowacz, nie wiem dlaczego tak długo arbiter nie podnosił chorągiewki, przecież już wcześniej było jasnym, że pali tę pozycję lewoskrzydłowy gości. Sobel, Kozłowski, do Janickiego, jest tutaj Rybarczyk, do niego Janicki, już się zdowodziam, tak, dostał piłkę, tu jednak zmuszony do wygrania, Rybarczyk, do Janickiego. Tak jak żeśmy się spodziewali, tak to będzie wyglądać, a więc po tym golu cofnięty zespół gości. I to my teraz może Dybin, zdecyduj się na strzał, Władysław zrobił to, ale niedokładnie to uderzenie. Tak jak powiedziałem, można było się tego spodziewać, że po tym szybko zdobytym golu zawodnicy Zrawicza raczej będą ograniczać się teraz do kontrowania, no a my musimy tutaj szukać pomyślunków w akcjach z ataku pozycyjnego. Już grają goście. Już jest Cierniak. O, Molki, ależ teraz tu znów zostawiony Głowacz. Będzie w sytuacji sam na szczęście. Jest Dominik Sobel. Zaspał teraz ewidentnie Koperski. Tutaj na tej lewej stronie znów Głowacz urwał się, znów uciekł. I całe szczęście kapitan naszego zespołu dzisiaj był tam, gdzie być powinien. Za łatwo dochodzą do tych sytuacji bramkowych nasi rywale. Janicki teraz za krótko do Koperskiego, niedokładnie i znów tracimy. Na szczęście za chwilę będzie rzut za łuki. Koperski nie ma za bardzo zagrać. Teraz dopiero pokazał się tam Forszpaniak, pokazał się Popiół. Koperski jeszcze trzyma. Krótko do Stobodania, ten do Koperskiego. Faulowany tam ewidentnie Ores Slobodian. Nie wiem dlaczego metr obok tego ustawiony sędzia nie decydował się odgwizdać tego przewinienia. No i od bramki za chwilę Dominik Sadowski. Mówiłem Państwu na początku transmisji, że dwa ciekawe wyniki. Punkty zgubił lider, remisując z Zewką Kobyla Góra. Punktami podzielił się także Rychtal w meczu z KKS Kalisz, ale o tym może za chwilę. Rybarczyk, to on próbował tamtą lewą stroną. Także i drużyny z Czuba tabeli gubią punkty, no my musimy szukać gdzieś tych punktów, bo niebezpiecznie po tych trzech porażkach zrobiło się, bo to tylko punkt przewagi nad strefą spadkową i tak jak wspomniałem Państwu, to dzisiejsze spotkanie charakteru tylko o 6.
Daleki rzut. Cierniak. Szczęście był po włoski. Teraz Janicki. Niebezpieczne takie zagrania na tej śliskiej murawie, nierównej do Sebalenta Piłka. Może naprawdę składać tutaj nie nada Piłka. Boro daleko teraz do Slobodana. Szybszy chyba będzie Sadowski. Tak, dobry pomysł Dominika, jednak trochę za głębokie to dośrodkowanie i ostatecznie piłka w rękach golkipera gości. Teraz Molka, kapitan zespołu do rozegrania, jeszcze z wykorzystaniem Sadowskiego. Grają spokojnie od tyłu Rawiczanie. Próbują skrzydłami. Teraz szczęśliwie dokładnie Janicki do tyłu, do Koperskiego. Ale przydałoby się tu jakoś przyspieszyć, bo bez pomysłu piłka teraz krąży między stoperami naszymi, daleko, daleko od bramki gości. Dybi. On teraz złamał do środka, utrzymał się przy piłce. Jest Woroch z pierwszej piłki do Koszpaniaka. Dawid jednak był zasaczony przez trzech zawodników i nie miał prawa udać się do... zawodnicy rezerwowi wysłani do rozgrzewki warciarzy, a więc szybko trener próbuje tutaj szukać rozwiązania. Dobre teraz! Próba zagrania tam do Dybina ze strony Rybarczyka, ostatecznie nie dochodzi do futbolówka. Znów trzeba uważać, znów pewnie długa piłka, tak jest. Przytomniej w tym wszystkim Worow i znów gramy Kozłowski. Cały czas tutaj próbujemy rozgrywać od tyłu. Natomiast goście szukają Bartka Głowacza tutaj na tym lewym skrzydle, który naprawdę sieje spustoszenie. Swobodia. Może teraz indywidualnie mija Swobodia, nie udało się. Przypomnę w tym wszystkim Mikołaj Marszałek. Próbował. Taka rola skrzydłowego. Nie uda się 10 razy, trzeba próbować. 11, pamiętamy, wielkich świata na tych pozycjach. Tak właśnie to wyglądało. Koperski, pokazał się Slobodan, pokazał się Popiół, jednak tak, do Marcina to zagranie. Koperski teraz poślizgnął się, no i wyszła ta piłka z autu bramkowego. Za chwilę goście. Krzyczy teraz trener Barty, krzyczy na naszych zawodników, by szybciej poszukać dośrodkowania, by poszukać tam któregoś z zawodników, a nie tutaj grać na małej przestrzeni. Tymczasem Koperski walczy i za chwilę od tego elementu goście. Orłowski ze spokojem na drugą stronę. Zobaczył się teraz Cierniak, on próbuje tutaj schodzić do gry. Jest Orłowski, jest Molka, kapitan gości. I znów za chwilę tak, ale to wszystko jest oczywiste, to wszystko jest czytelne, że jest rzucona piłka na lewe skrzydło. Nie wiem, dlaczego zawęża tak tą grę Adam Koperski tutaj, kiedy pewnym jest, że ta futbolówka pójdzie wręcz do tej lewego skrzydła. Aut dla gości Sebastian Orłowski. Widzimy, jak liczną grupą gromadzą się w polu karnym zawodnicy Drawicza, więc możemy się spodziewać dalekiego rzutu. Już widzimy, wyciera futbolówkę, już widzimy, rozpędza się Orłowski. Daleki wrzut, jest tam przedłużenie, ta piłka przeszła przez wszystkich, przeszła przez pole bramkowe i wyszła obok bramki. Rozpaczliwie interweniującego Dominika Sobela, na nasze szczęście. Nie dotknął chyba jej nikt, więc najprawdopodobniej i tak by tego gola nie było. Natomiast pokazuje
jaki bałagan jest w tyłach naszego zespołu. Boro, daleko teraz do Chwaliszewskiego. Dobra piłka, jest Krzysztof Chwaliszewski, ładnie się z tym zabrał. Ma więcej miejsca, lewa noga, jest dośrodkowanie, jest wyłożenie, ale nie dochodzi ta piłka ostatecznie do popioła. Ale w końcu to było zagrane szybciej. W końcu jedna dokładna piłka Dominika Worocha do Krzysia Chwaliszewskiego na skrzydło. Tak chyba trzeba dzisiaj szukać rozwiązania. Rybarczyk teraz traci futbolówkę, na szczęście rozpoczniemy za chwilę rzutem z autu. Chwaliszewski do tyłu, do Kozłowskiego, z powrotem do Chwaliszewskiego. Prostopadle teraz do Forszpaniaka, wyszedł Dawid po piłkę, przeszkadza tam mu trzech już rywali. Ostatecznie Dawid traci futbolówkę, jeszcze fauluje od rzutu wolnego. Za chwilę Rawiczanie. 28 minuta spotkania, cały czas przypomnę, od trzeciej przegrywamy z Rawią Rawi 0-1. Pokazuje się Rybarczyk, Chwaliszewski jednak do tyłu, ale to piłka skoczyła niewdzięcznie tutaj Kozłowskiemu. Teraz Sobel, jest Janicki, już mu tam przeszkadza, przeszkadzał mu Głowacz. Teraz, może teraz Kopecki, ale widzimy, jak szybkim zawodnikiem jest Głowacz, także w powrocie, także bez piłki. Niestety znów tracimy. Cugier do środka, do Cierniaka. Ten próbował daleko gdzieś tam za plecy naszych obrońców, próbował poszukać Heba. Natomiast za długie to zagranie i piątki rozpoczął już Dominik Sobel. Kozłowski do Janickiego. Ten z powrotem do Kozłowskiego. Rybarczyk do Worocha, ma więcej miejsca Dominik, zszedł już Forszpaniak, utrzymaliśmy się na szczęście przy piłce. Woroch zaprosił tutaj do gry Janickiego, Kacper Janicki, niedokładnie jednak, jeszcze Kamil Cugier był ten, który podbijał tę piłkę, która ostatecznie pada łupem Dominika Sobeskiego. Już ze spokojem goście już budują od tyłu znów swój atak. Cugier. Teraz najgłębiej cofnięty to on między stoperami, ale widzimy już tu, jak czai się czy Marszałek, czy Głowacz, by znów zerwać tą lewą stroną. Dobrze, teraz Marcin Popiół zmusza do błędu. Slobodian, ależ teraz, ale jeszcze walczy o reszt. Jeszcze utrzymuje się tutaj przy piłce. Dobrze, teraz trzeba to dośrodkować. Znów za krótkie to boisko, za wąskie w tym momencie dla Oresta, który po raz kolejny wychodzi z tą piłką na aut. Dobrze, teraz Popiół powalczył, odzyskał, jest Forszpaniak, ale komu on ma dogrywać, jak tam nie ma nikogo w polu karnym? Teraz może być groźnie, bo z tego chaosu Witkowski spowolnił jednak akcję gospodarzy na nasze szczęście, bo już tutaj Głowacz mknął tą lewą stroną. Orłowski. Cugier do boku, tam do Lipowczyka. Teraz z powrotem z wykorzystaniem bramkarza. Ze spokojem Sadowski tutaj. Jeszcze grają naprawdę spokojnie, naprawdę z wiarą w swoje umiejętności, zarówno stoperzy, jak i golkiper z Rawicza. Woroch do tyłu, do Kozłowskiego, ten do Janickiego. Z powrotem do Kozłowskiego, zatem się Woroch, Kozłowski jednak decyduje się do Janickiego. Krąży ta piłka między naszymi stoperami, ale nic z tego nie wynika. Może teraz Rybarczyk, niedokładnie, mało ruchu z przodu, mało ruchu na skrzydłach i najczęściej przy piłce są nasi obrońcy. Woroch, Kozłowski. Pokazał się Popiół.
przeszkodzili tam sobie trochę nasi zawodnicy. Na szczęście dobrze Marcin utrzymał się przy piłce. Może teraz Rybarczyk prostopadle. Jest Slobodian znów do boku. Szkoda, że nie do przodu. Jest Koperski do tyłu, do Janickiego. Będzie pewnie dośrodkowanie. Nie, jest przerzut na drugą stronę pomiędzy Chwaliszewskiego a Worocha. Przerzut, pożal się Boże, nie bójmy się użyć tego słowa. Źle, źle to wygląda. Niestety już źle, mamy pół godziny meczu za nami, a tak naprawdę jakby bez pomysłu, jakby bez wiary we własne umiejętności albo w plan, który gdzieś na pewno założył Łukasz Kuzdyl na ten mecz i owszem, bramka stracona mogła to pokrzyżować, natomiast powinien, że no nigdzie. Nigdy już któryś mecz z rzędu faulowany. Teraz jeden z zawodników gości będzie stały fragment gry, będzie najprawdopodobniej dośrodkowanie. Proste, ale jakże skuteczne środki tutaj prezentują nam zawodnicy z Rawicza. Czy to aut na wysokości pola karnego, czy to rzut wolny, wszystko kończy się bezpośrednimi dośrodkowaniami, a wiemy, jak przy takiej pogodzie może się zdarzyć wszystko. I znów strzelenie piłki, daleko tam Janicki, ej, Sobel na nasze szczęście, przytomny tym razem, ale już daleko, już do Chwaliszewskiego, jest Chwaliszewski, ucieka tam Dybin tą prawą stroną, Chwaliszewski do niego decyduje się zagrać, niedokładnie jednak, no i znów nic z tej akcji, a tutaj jeszcze na nasze szczęście z spalonego wracał Mateusz Witkowski, gra Woroch, jest tutaj Koperski. Indywidualnie decyduje się Woroch prostopadle teraz do Rybarczyka. Za daleko, za mocno. Niedokładnie. Grają gospodarze. Goście, przepraszam. Sadowski. Jest Orłowski. Już tam zszedł do rozegrania. Z powrotem do Orłowskiego. Daleko. Tutaj na to lewe skrzydło. Opuściła to wojska pole gry i na nasze szczęście można powiedzieć, bo Witkowski był tutaj praktycznie na stronie z naszym Kacprem Janickim i boję się, że mogłoby to się naprawdę źle skończyć dla naszego stopera. Popiół do boku. Janicki. Przyśpiesz Kacper. Kozłowski, to jest znów poprzek, to jest znów bez pomysłu szukanie jakiegoś takiego przypadku, można nawet powiedzieć. Dobrze, teraz Dybin, tracimy jednak futbolówkę, ależ głowa się już tu zerwał na nasze szczęście. Niedokładnie. Teraz próba zagrania do Rybarczyka. Slobodian do Forszpaniaka, utrzymujemy się przy piłce, jest Koperski. Spowodził jednak Adam tą akcję, Forszpaniak. Teraz do Rybarczyka, jest Koperski, ależ nie poradził sobie z tym zagraniem Adam Koperski. Teraz niebezpiecznie fauluje Dawid Forszpaniak, będzie pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. Faulowany Bartłomiej Głowacz, no i Dawid Forszpaniak otrzymuje żółty kartonik. Wszyscy zawodnicy Śremskiej Warty, jeśli chodzi o ławkę rezerwowych, w tym momencie wysłani do rozgrzewki. To chyba znak, sygnał, że faktycznie trener zadowolony jest z obrazu na boisku i będzie najprawdopodobniej już w przerwie dokonywał jakiś roszan. Molka do tyłu, do Sadowskiego. Bezcelnego strzału na bramkę Sadowskiego, Warciarze. A mamy już blisko 37 minut tego spotkania.
O, łaski. Dobrze, teraz Forszpaniak przejmuje tą piłkę, wpada w pole karne, strzelaj, Dawid strzelił ładnie. Dobrze, sam odzyskał, sam spróbował, sam strzelił. Ładnie obronił to Dominik Sadowski, jeszcze chyba gdzieś tam ucierpiał, upadając na murawę. Natomiast mamy to pierwsze celne uderzenie, no i tak też trzeba robić, bo widzimy, że jeśli tylko naciśnięci zostaną zawodnicy gości, to oni także potrafią popełniać błędy, a widzimy, jaka jest pogoda, widzimy, że ten deszcz pada nieustannie, murawa jest śliska, może właśnie strzału po ziemi powinien poszukać Dawid Forszpaniak, wybrał inny wariant, no i poradził sobie z tym Dominik Sadowski, no ale było to w końcu zagrożenie. Już grają goście, już Molka. To on teraz do boku. Do tyłu jednak wraca ta piłka do kapitana gości. Orłowski. Wyżej chyba powinniśmy teraz wyjść. Nie dać tak grać, ależ teraz niebezpiecznie. Na szczęście jest wysoko grający Dominik Sobel. No ale to jest murawa, o której mówiłem. Nierówna, a dzisiaj jeszcze także śliska. Waliszewski do Janickiego, dawaj Kacper, dawaj, od razu jest Forszpaniak, głęboko cofnięty po piłkę aż na nasze pole, oddaj to Dawid i biegnij gdzieś tam do przodu, bo kto jak nie ty tam ma szukać gola. Kozłowski, dobrze, teraz przedziera się do Dybina, dobrze, pan Dybin próbował poszukać Rybarczyka, nie dotarła ostatecznie piłka do Olka i znów musimy budować cofnięty, teraz popiół do Janickiego, do Forszpaniaka, Forszpaniak do Worocha, Woroch, dobrze, tutaj zdobywa teraz teren, jest już przed bramką, ależ teraz traci tą piłkę Woroch, niepotrzebnie, już grają goście, już faulował tam Kozłowski, nie wiem czy tutaj nie będzie kartki odwleczonej, daleko teraz Witkowski, dobrze, jest tam Sobel, piąstkuje do autu na nasze szczęście. Jeszcze zmierza arbiter w kierunku naszego bramkarza, który ucierpiał teraz przy tym piąstkowaniu, no i na pewno także pogada sobie tutaj z Kubą Kozłowskim, który przerywał tą akcję w niesportowy sposób. Na szczęście upiekło się tym razem. Orłowski znów będzie daleki z autu w pole karne. Znów trzeba uważać, znów trzeba tam czujnie pokryć. Najlepiej każdy swego. Jest już daleki wrzut. Dobrze, w tym wszystkim Krzysztof Kwaliszewski, ale goście utrzymują się przy piłce. Orłowski, będzie dośrodkowanie. Jest dośrodkowanie, ale sam tutaj i tylko... Kupę szczęścia mamy w tym momencie, bo Mikołaj Marszałek dosłownie oko w oko stanął tutaj z Dominikiem Sobelem. Minął tym strzałem naszego bramkarza, ale był tam jeszcze Adam Koperski, który zapobiegł teraz utracie drugiego gola. Mamy kolejny rzut rożny dla gości. Już jest dośrodkowanie. Dobrze, teraz Kozłowski tam wybija tą piłkę. Musi powalczyć tutaj Woroch. Trochę chyba za biernie to robi Dominik. Natomiast ostatecznie futbolówka w rękach Sobela. Już do Janickiego. Potem do Koperskiego. Może teraz Adam Róż, bo wiemy, że potrafisz, ale niedokładnie teraz Orek Sobowian. Jeszcze gdzieś tam o niego tarta ta piłka i od autu za chwilę goście. Fragmenty pierwszej części spotkania. Cały czas wynik od trzeciej minuty nie ulega zmianie. Przypomnę, Rawiczanie prowadzą 1-0.
Marszałek do Witkowskiego, tutaj Koperski do Kozłowskiego, do tu do Dominika Sobera, Łucki, Kozłowski. I wtedy po robocie pojechaliśmy, po 15 wyszliśmy na Karę Wielkiej. Teraz popiół i jeszcze do Marcina. Przegrałem popiół teraz, to tam dopatrzył się Dybina. Dobre, celny przerzut, nie opanował piłki Dybina, pozycja skalona jednak naszego skrzydłowego i za chwilę od rzutu wolnego gościa. Sadowski. Daleko tutaj Witkowski, masa miejsca. Natomiast niedokładne zgranie. Także teraz Janicki do Paliszewskiego. Pokazał się Forszpaniak, gdzie trzymał się przy piłce. Dobrze, teraz Paliszewski do tam chyba Rybarczyka. Paulowany jednak Rybarczyk bez bliska. Już grają goście. Nie ma spalonego teraz. Jest spalony jednak. Ja już się bałem, że Głowacz kontrolował tę pozycję i no, nie było pozycji spalonej i znów za chwilę będzie niebezpieczne. Tymczasem już Worot. Jeszcze spróbujmy w tej końcówce pierwszej połowy. Spróbujmy coś tutaj stworzyć, a może poszukać gola wyrównującego. Kozłowski. Dobrze, teraz ładnie tam popił do Dybina. Jest tam Chwaliszewski, bo próba dośrodkowania, nie doszła ta piłka. Ostatecznie do nikogo z naszych zawodników. Kozłowski. Pan Szewski będzie aut tak dla rabciarzy. Do Zorocha, nie dokładnie na Dominiku, trzeba popracować, żeby odzyskać piłkę, czyni to ładnie Kuba Kozłowski, jeszcze gdzieś tam się zaplątał, jeszcze Marcin Popiół, pany z tyłu, sędzia jednak każe grać dalej, uwaga teraz na kontrę, ale się nie tu Głowacz po drugiej stronie, oby ta piłka nie dotarła do niego, bo niebezpiecznie fauluje Krzysztof Chwaliszewski, będzie rzut wolny, a co gorsza żółta kartka dla naszego lewego obrońcy. Ciekaw jestem ogromnie, co tu wymyśli trener. Na jaki wariant zdecyduje się po przerwie, bo ewidentnie coś tu nie działa, ewidentnie coś tu trzeba zmienić. Jak ja czytałem, to mają tak delikatnie. Poczekajmy tymczasem do przerwy, poczekajmy do drugiej połowy. Na razie trzeba obronić ten rzut wolny. Widzimy, jest tam dwuosobowa grupka. Będzie dośrodkowanie, czy bezpośrednie uderzenie? Bezpośrednie, jednak sporo nad bramką. Już. Minutę, już grają Marciarze. A teraz popiół miejsca. Przegraj to Marcin tam na drugą stronę. Tak też robi, dobrze. Trochę chyba, idealna ta piłka. Dawaj Dybin, musisz to wejść to pole karne. Jeszcze próbował tam Forszpaniak. Chyba do rzutu wolnego teraz wróci. Sędzia, czy rzut rożny? Chyba rzut rożny, a przerwał grę tylko ze względu na to, że ucierpiał Władysław Dybin w tej akcji. Nie wiem, czy tam był jakiś kontakt z rywalem, czy po prostu uciekła mu ta noga na Śliskiej Murawie, natomiast leży i nie podnosi się, co gorsza, z boiska. Dominik Borow natomiast już ustawił piłkę w narożniku. Będzie dośrodkowanie. Jest wysoki Janicki, jest Forszpaniak, jest Rybarczyk, jest Kozłowski, jest Popiół, a więc najwyżsi w naszym zespole zawodnicy. Pamiętamy, że potrafiliśmy
strzelać chociażby z krobianką po rzucie rożnym. Może teraz jest dośrodkowanie, Woroch, ależ tam nie doszła ta piłka do nikogo, a wydawało się, że dobre to było zagranie. Tu trzeba przerwać tą akcję. Dybin jednak za daleko od swojego przeciwnika. Głowacz, dobrze, w końcu dobrze. Adam Koperski tutaj. I koniec w tym momencie pierwszej połowy spotkania, połowy, którą jakże fajnie wydawało się rozpoczęliśmy i potem przyszła ta okrutna kontra, po której tracimy gola. 0-1 na stadionie w Śremie. Do usłyszenia po przerwie. To biła końca pierwsza część spotkania. No i witamy po przerwie. Przypomnę, po pierwszej części spotkania przegrywamy z Rawiczem 0-1 od trzeciej minuty. I nie wygląda to obiecująco. W zespole gości bez zmian, natomiast widzimy dwie zmiany w zespole gospodarzy. Boisko opuścił Marcin Popiół i Orest Slobodian. Natomiast w ich miejsce na boisku meldują się Kamil Szymandera i Tymoteusz Barwiński. No a goście dzisiaj w zestawieniu, przypomnę szybko, Dominik Sadowski w bramce, dalej Mikołaj Marszałek, Sebastian Orłowski, Oskar Cierniak, Mateusz Witkowski, Mariusz Molka, kapitan zespołu, Mikołaj Heba, Patryk Wawrzyniak, Adam Lipowczyk, Bartłomiej Głowacz i Kamil Cugier. Barciarze dzisiaj w zestawieniu: Dominik Sobel w bramce, Kozłowski Jakub, Paliszewski Krzysztof, Forszpaniak Dawid, Koperski Adam, Woroch Dominik, Janicki Kacper, Dybin Władysław, Rybarczyk Aleksander i wspomnianych już dwie zmiany: Orest Slobodian zmieniony przez Tymka Barwińskiego i Marcin Popiół zmieniony przez Kamila Szymanderę. Już za chwilę rozpoczniemy drugą część spotkania. Przypomnę, 0-1 po pierwszej części. No i trzeba grać, panowie. Woroch do Dybina, za daleko ta piłka. Jeszcze próbuje tam Forszpaniak, ładnie powalczył, utrzymał w boisku Dawid tę piłkę i zmuszeni do błędu gospodarze. Jeszcze Forszpaniak fauluje teraz swojego rywala. Cierpiał tam Patryk Wawrzyniak. Jeszcze jakaś pyskówka pomiędzy Forszpaniakiem a Wawrzyniakiem. No i za chwilę rozpocznie Sadowski. Już daleko, już rozpoczęli. Woroch ręką zagrywa Dominik Woroch. Wzywa go jeszcze arbiter, jeszcze będzie jakaś reprymenda za to zagranie ręką dla naszego zawodnika. Cierniak, daleko tam do lewej strony, za daleko Orłowski nie zdąży. Młody zespół zawodników gości, aż 6 młodzieżowców w pierwszym składzie, dodatkowo 4 młodzieżowców na ławce. Naprawdę tutaj fajnej drużyny doczekali się w Rawiczu. Przypomnę, że w zeszłym sezonie przegraliśmy tutaj z nimi w stosunku 3-1. A rozmawiałem w przerwie z kierownikiem naszej drużyny, może o tym za chwilę, bo Chwaliszewski jest do środkowania, ależ przeszła ta piłka przez wszystkich i nikt jakby nie pokusił się o nią. Teraz jeszcze walczy Rybarczyk, jest tam Forszpaniak. Jeszcze próbuje Rybarczyk do Dybina. Dybin na pamięć do Chwaliszewskiego. Był to niezły zamysł, ale na pewno ani nie w tempo, ani nie w porę piłkę odzyskuje Dybin. Jeszcze próbował gdzieś tam poszukać chyba Szymandery, jednak nie udało się. Kozłowski
Zadał się Forszpaniak, jednak do Faliszewskiego na spalonym Krzysztof Faliszewski, ależ bolą takie akcje. Prosta strata, bo kontrolować linię to naprawdę zawodnik, zwłaszcza skrajny, gdy nie widzi za sobą nikogo, to powinien. Do końca myśl. Nigdy chyba w historii jeszcze nie udało nam się na własnym boisku ograć Rawi-Rawicz. Nawet jak graliśmy w trzeciej czy w czwartej lidze, to zawsze tutaj musieliśmy uznać wyższość rywali. Ładnie teraz chyba skrzydłem tutaj Janicki, ależ odpuścił tam Janicki. Dobrze, że ta piłka nie dotarła do głowacza, bo naprawdę młodzieżowcy tutaj pograli sobie teraz z naszymi stoperami jak z dziećmi. Adam Koperski to on rozpocznie. Szukał tam. Zagranie. Tracimy chyba i znów będzie trzeba pracować, żeby odzyskać. Lipowczyk. Sadowski, Lipowczyk. Tutaj Wawrzyniak z powrotem do Lipowczyka, ten do Sadowskiego. No naciśnijmy ich. Spróbujmy zmusić do błędu. Przegrywa teraz Woroch z Witkowskim, powalczył tutaj Rybarczyk, co wysoko gdzieś tam chyba Anisiona futbolówka zawodnika gości. I za chwilę Woroch od rzutu wolnego. Woroch chwali wszystkiego. Tutaj szerzej Dybin. Do niego piłka, nie utrzymał jednak jej w boisku Władysław Dybin. Kiepsko widoczne linie na dzisiejszym stadionie. Tutaj na nasze szczęście nie dojrzeli tutaj Cugiera teraz dopiero, ale to już połapali się nasi zawodnicy. Rybarczyk do boku, traci futbolówkę teraz niebezpiecznie. Woroch, Molka jest do boku, jest tutaj Cierniak trochę się wyrzucił, ale jeszcze utrzyma się przy piłce. Cierniak wykłada, Koperski nie trafia w piłkę, Janicki na szczęście go asekuruje, ale wprost pod nogi rywala. Walczy jeszcze Barwiński. Jeszcze tutaj niebezpiecznie, jeszcze ta akcja się nie skończyła. Fauluje teraz Adam Koperski tuż przed polem karnym Mateusza Witkowskiego i bardzo groźna sytuacja będzie dla zespołu gości. Rzut wolny, nie wiem, jakieś 24, 23 nawet może metry do bramki Dominika Sobela. Trzeba teraz uważać, trzeba teraz być czujnym. Na pewno tutaj na bezpośrednie uderzenie decydują się goście, 5-6 zawodników Warciarzyk, może jeszcze 2 zawodników Rawicza tuż przed murem. Wiadomo, zgodnie z przepisami nie mogą stać w innych murach. No teraz Dominiczku Sobelku, proszę, niech to będzie twoja piłka. Rzut wolny, strzał prosto w Sobela, ależ było niebezpiecznie na 2 raty, ale z powodzeniem nasz kapitan. Wiemy, jak śliska jest ta futbolówka, wiemy, jakie trudności tutaj może sprawiać. Na szczęście poradził sobie z nią nasz bramkarz. Faliszewski do boku Janickiego. Ten jeszcze szerzej do Koperskiego. Koperski z powrotem do Janickiego. Janicki do Kozłowskiego. Znamy ten obraz z pierwszej części spotkania, gdzie najczęściej przy piłce właśnie nasi dwaj stoperzy. Kozłowski teraz do Janickiego, ten do Rybarczyka. Dobrze pokazał się Rybarczyk. Teraz Szymandera niedokładnie do Koperskiego, ale jeszcze powalczy Kamil. Jeszcze próbujemy tutaj utrzymać się.
nie udało nam się jednak. Witkowski to on teraz tyłem. Przeszkadza mu Janicki, ale Witkowski utrzymuje się. Dalekie zagranie tutaj jest na szczęście. Dominik Sobel już do Chwaliszewskiego. Już jest Dybin, już w drugą stronę. Próbujemy. Jest szerzej Chwaliszewski. Z powrotem do Dybina. Pokazał się tam Forszpaniak. Decydują się jednak na piłkę do Kamila Szymandery. Zaczytelnie, niedokładnie i od autu. Zaraz warciarze na wysokości środka boiska. Wąski do boku, do Janickiego. Więc z powrotem do Kozłowskiego. Trochę została ta piłka pod nogą naszego stopera, ale poradził sobie z tym Kuba. Z powrotem jest Woroch. Prostopadle przepuścił teraz Forszpaniak chyba celowo do Szymandery. Ależ teraz piłka. No nie ruszył, nie ruszył. Molka do niej. Tak jak chyba powinien. Robi się groźnie, decydują się nasi zawodnicy na otwarcie gry. No i z tego mogą być naprawdę kontry. Rybarczyk może teraz strzał z daleka. Niedokładnie jednak. No ale jakaś próba tego strzału już to była. Bez gola jeszcze Olek Rybarczyk, Warcie Śrem w tej rundzie, przypomnę, nowy zawodnik w naszym zespole, no nie udało mu się jeszcze ani razu pokonać bramkarza rywali. Już Sadowski, już daleko przeszła ta piłka nad Bargińskim. Koperski tutaj teraz dobrze. Podaj to Adam gdzieś tam do umiejętnie. Tak, teraz jest. Ruszył tutaj Rybarczyk, jednak bliżej do piłki zdecydowanie miał Sadowski. Dobrze, teraz Janicki tutaj. Kozłowski. Nie ma za bardzo z kim, więc wybiera Chwaliszewskiego. Jest szeroko Krzysiu Chwaliszewski, był już środkami Szymander, raz później trochę to zagranie Krzysztof Chwaliszewski, nie było już potem miejsca. Niedokładnie teraz Kozłowski, znów tracimy piłkę w środku pola. Jest Cugier, prostopadle teraz do Cierniaka. Cierniak jest na skrzydle, jest dośrodkowanie, jest tam Witkowski, jest Koperski, radzi sobie tam Adam Koperski na spółkę z Tymkiem Bardzińskim, ale na krótko, za chwilę od autu Rawiczania i pewnie za chwilę znów Orłowski poszuka dalekiego wrzutu z autu. Zerkam w kierunku ławki rezerwowych warciarzy. Jest tam jeszcze Adrian Chwaliszewski, jest Bartek Skrzypczak, jest Konrad Ratajczak, jest Krzysztof Kozłowski, jest Patryk Muras, a więc wydaje się, że może o tym za chwilę, bo daleko Orłowski, poradzimy sobie. Trzymamy się przy piłce, Forszpaniak. Może teraz, ależ jeszcze próbujemy tutaj, ale ostatecznie to goście wychodzą. Do końca myśl tak, z zawodników ofensywnych na ławce to ma tylko Bartek Skrzypczak i Patryk Muras. Na razie w szeregach gości, no ale Rawiczanie mają wynik, a przede wszystkim mają spokój, można by się rzec, bo naprawdę wydaje się, że kontrolują to spotkanie. Już daleko jest tutaj Witkowski, znów rozpcha się tutaj z Janickim, utrzymał piłkę, nie utrzymał w boisku. Za chwilę odrzutu z autu Adam Koperski. Janicki do Kozłowskiego. Składa bezradnie ręce Kuba, nie miał tam z kim zagrać, pokazał się tutaj Woroch, to on wprowadza tą piłkę, Chwaliszewski do Rybarczyka, Rybarczyk, pokazał się Forszpaniak, niedokładnie Dawid, fauluje jeszcze Rybarczyk. Kapitana zespołu Dawid. Molke od rzutu wolnego za chwilę goście. Wycieka ten czas nieubłagalnie, to już 12 minuta po przerwie.
I ma gruntowe drużyna w tym roku. Podejdźcie panowie, no zmuście do jakiegoś niedokładnego tutaj zagrania. I tak, tak się dzieje. Jak tylko ruszył Dawid Forszpaniak do golkipera, gości ten wybił piłkę w aut. Kozłowski, Janicki. Doro. Kozłowski. Maliszewski. Utrzymaliśmy się przy piłce. Już jest kontra gości. Dobrze teraz Kozłowski zasekurował, bo jakby ta piłka przeszła, to byłoby naprawdę niebezpiecznie. Rybarczyk teraz do Szymandery. Utrzyma się jeszcze Kamil przy piłce. Trochę niedokładnie próbował zgrywać. Dobrze jest tutaj Kozłowski. Szymandera faulowany przez Molkę. Jeszcze jakieś tam potyczki słowne pomiędzy kapitanem gości a naszym zawodnikiem. Rozdziela teraz obu główny arbiter. Jest już Gwizdek, jest Woroch, będzie dośrodkowanie. Jeszcze na dwa razy Woroch, Rybarczyk przedłuża. Nie ma szans tam Barwiński wygrać tej głowy. Teraz Kamil musi to odzyskać i tak też się dzieje. Woroch trochę na pamięć. Tracimy piłkę, na szczęście poślizgnął się jeden z zawodników gości. Woroch do Dybina, trochę wolno, trochę krótko, no ale jesteśmy przy piłce. Kozłowski. Dobrze przesuwają zawodnicy, gości umiejętnie tutaj zwężają pole i nie możemy tutaj poradzić sobie z tym. Może teraz Barwiński, będzie dośrodkowanie, składał się tutaj Forszpaniak. Nie doszła ta futbolówka jednak do niego, bo Orłowski był tam, gdzie być powinien. Tylko rzut z autu na wysokości pola karnego. Adam Koperski już krótko. Barwiński jest dośrodkowanie, będzie rzut rożny. Biegnie już tam Dominik Woroch, on za chwilę będzie dośrodkowywał. Przyznam szczerze, że już któryś raz zwracam na to uwagę. Nie rozumiem, dlaczego chłop, który ma prawie 1,90 m wzrostu i którego na pewno centymetry przydałyby się w polu karnym, jest wysyłany i delegowany do tego, by dośrodkować. No ale popatrzmy, Dominik Woroch, jest dośrodkowanie. Sadowski nie ma problemu z tym zagraniem. Daleko, także jednak tutaj Koperski, ale teraz przeszkodzili sobie Rybarczyk ograny w bardzo łatwy tutaj sposób. Idzie kontra zespołu, 3-2. Cały czas grają, trochę za bardzo wysunięty, wyłożony, ale Krzysztof Waliszewski na szczęście dobrze zaasekurował, cofnął i zaasekurował. Rybarczyk. Szymandera. Boku do Dybina, na obieg idzie mu tutaj Krzysztof Waliszewski. Dybin jednak decyduje się za zagranie do środka, do Forszpaniaka. Woroch z powrotem. Dybin, dobrze, teraz gramy na jeden kontakt, w końcu trochę szybciej. Rybarczyk, jest tam Janicki, szerzej Koperski. Do niego tam dośrodkowanie, czy zdąży Koper? Zdążył, jest dośrodkowanie. Niedokładnie jednak, znów niedokładnie. I kontra, kolejna kontra tutaj zespołu gości. Głowacz, on tam znów rozpędzony, to on teraz próbował zagrać sobie tam ścierniakiem. Na szczęście Janicki zasekurował i w aut. Dzisiaj ostatnie. Cały czas bez zmiany goście, ale powtarzam, oni tu naprawdę grają dobre zawody dzisiaj w Śremie, więc po co zmieniać, na pewno doświadczony trener, a kiedyś fantastyczny piłkarz, jakim jest Marek Nowicki, zresztą karcił tutaj warciarzy na boiskach trzeciej ligi, także doskonale zna to miejsce. Już grają goście. Bez faulu tam
daleko, daleko teraz. Wyszła chyba ta piłka, nie? Grać dalej. Pokazuje sędzia Krzysztof Paliszewski. Jeszcze tutaj trzeba bronić, jest dośrodkowanie, jest strzał głową Witkowskiego obok bramki Dominika Subela. No i teraz pierwsza zmiana w zespole gości. Ten, który przed chwilą strzelał w kierunku naszej bramki, a więc Mateusz Witkowski opuści boisko. A zamelduje się na nim Bartosz Krupa albo Bartosz Mach. A w międzyczasie także zmiana w naszym zespole. Jakub Kozłowski, to on opuścił boisko, a w jego miejsce Bartek Skrzypczak do przodu. Boisko opuścił także Dawid Forszpaniak, a w jego miejsce Patryk Muraz. Cofnięty chyba teraz do linii obrony Kamil Szymandera. Mamy dwie zmiany w zespole gospodarzy. Opuścili boisko Mam tutaj potwierdzenie. Dawid Forszpaniak i Jakub Kozłowski opuścili boisko, a w ich miejsce Patryk Muraz i Bartek Krzypczak. Dobrze, teraz Kwaliszewski mija, będzie dośrodkowanie lewą nogą. Nie ma tam jednak nikogo, kto by mógł zamknąć. Teraz dopiero Rybarczyk do Koperskiego. Ma czas i miejsce, żeby dośrodkować i uderza w plecy swojego rywala. Adam Koperski. Poszedł wyżej Kamil Szymandera, więc to raczej miał teraz w tym bloku to Boroch. Strzał z 40 chyba metrów, ale już uwierzył teraz w swoje siły chyba bardziej niż w Pismo Święte Dominik Boroch. To on cofnięty do linii obrony, to on teraz razem z Janickim tworzy te linie stoperów. Cały czas to jednak czterech obrońców, a przez chwilę myślałem, że wabank już idzie trener Łukasz Kubzdyl i decyduje się na grę trójką z tyłu. Janicki, Borok, ale już tu dużo miejsca ma Patryk Muraz. Tak, dobrze dostrzegł to Dominik, ładnie dostał piłkę Patryk Muraz. Ma miejsce do Rybarczyka, Rybarczyk do Kwaliszewskiego. Za mocne zagranie to Rybarczyka, nie miał co z tym zrobić Kwaliszewski. Daleko jest tutaj Muraz, przegrywamy tą piłkę, dobrze to wmieszał się Boroch, jest Barwiński, niedokładnie do Rybarczyka i już goście, już znów trzeba uważać, bo to oni teraz próbują jednak ze spokojem do Sadowskiego.
szkoda, że Kamil teraz nie ruszył mocniej, bo można było spróbować tutaj jeszcze większego pressingu, ależ teraz tutaj niebezpiecznie, chyba. Na szczęście dobrze wysoko ustawiony Dominik Sobel był pierwszy przy piłce. Janicki. Szymandery. Dobre kierunkowe przyjęcie tutaj Kamila. Szybki jednak, bardzo szybki na Nowak, warto mi głować. Uniemożliwił mi kontynuowanie tej akcji. Janicki. Potem do Szymandery. Szymandera do Borocha. Boroch do Ryborczyka. Ten do tyłu, do Janickiego. Koperski jest dośrodkowanie. Czy dojdzie ta piłka do Dubina? Nie doszła. I już grają goście, już daleko. Już tam potężny fusy Janickiego. Na szczęście nie ruszył nikt rywali. Szymandera. Nie ma za bardzo z kim. Teraz Kamil. Mięciutkie do Skrzypczaka. Umiejętnie tutaj przyblokowany przez Adama Lipokrzyka Bartek Skrzypczak i nic z tej akcji. I już Sadowski Dominik ma tą piłkę w rękach. Waliszewski do tyłu, do Borocha, do Murasa, poślizgnął się Patryk, ale utrzymaliśmy się przy piłce na krótko. Umiejętnie teraz gospodarzy, ładnie teraz tutaj na prawej stronie znalazł się Głowacz. Musi tutaj Janicki za nim, musi ostrożnie, przydałaby się tam jakaś pomoc. I tak też się dzieje, brawo Patryk. Muraz. Waliszewski daleko teraz na takie uwolnienie. Falowany Bartek Skrzypczak, ale chyba można było puścić tę grę w tej chwili, bo przy piłce trzymali się warciarze. Teraz daleko Woroch, czy opanuje piłkę Barwiński? Tak, też się stało, ale szybko już tam doskoczył do niego marszałek i wal. Koperski. Janicki. Worocha nie zdecydował się na bezpośrednie zagranie w pole karne teraz, czyli to Woroch. Był tam tylko Oleg Rybarczyk. Dominik Sadowski to był ten goalkeepera zespołu gości pada. Boroch teraz, ależ niedokładne przyjęcie. Na szczęście Kamil Szymandera naprawia błąd kolegi. Muraz teraz obiega go już tu Dybin. Muraz do Władysława Dybina. Dobrze próbował tam znaleźć Rybarczyka. Dybin. Szymandera zdecydował się na uderzenie z daleka. Skozłowała ta piłka jeszcze przed Sadowskim. Dobre uderzenie, ale jeszcze pewniejsze zagranie goalkeepera gości. Dobry był to strzał i naprawdę duże umiejętności pokazał tutaj bramkarz Rawi, bo ta piłka jeszcze nabrała tempa po kontakcie z murawą. No ale to jest chyba pierwsze w drugiej połowie, a drugie w meczu celne uderzenie naszego zespołu. Ależ teraz zagranie na szczęście na spalonym Mikołaj chyba, ale ładnie rozmontowali teraz naszą linię obrony. Rawiczanie na nasze szczęście. W pozycji spalonej dopatrzył się arbitr. Woroch Chwaliszewskiego. Jest tutaj Muraz. Chwaliszewski jednak do tyłu, do Worocha. Pokazuje się Skrzypczak. Woroch jednak dalej z pominięciem. Tymek Barwiński, ależ nie zorientował się, że ta piłka przejdzie i nie zabrał się jednocześnie z całą akcją. Kradną te minuty spotkania goście. Wiadomo, wynik korzystny jeszcze z trzeciej minuty. 1-0. Już daleko z autu. Już próbował tam Barwiński. Teraz jeszcze Koperski. Janicki.
tutaj Barwiński się Mandera do tyłu, niedokładnie też pokazuje, że nie miał do kogo zagrać Kamil. Zdecydował się właśnie na taki wybór. Janicki. 27 minuta po przerwie. Ucieka ten czas jak szalony, przypomnę, cały czas przegrywamy, cały czas nie stwarzamy na tyle klarownych sytuacji, by być tu jakoś pełni optymizmu, że coś tutaj może się zadziać dobrego. To aut marszałek i za chwilę od tego elementu warciarze. Szymandera, Worocha. Daleka tam piłka na skrzydło, niedokładna i teraz głowa, czy rozpędza się już skrzydłowy, dobrze wrócił za nim Barwiński, teraz Janicki daleko, daleko powędrował do przodu, trzeba go zasekurować, czyli to Szymandera. Teraz Woroch, prostopadle, Rybalczyk na pierwszy kontakt, Kwaliszewski, jest tam Skrzypczak, trochę za plecy, ale nic z tego już nie będzie, grają goście. Kaczyniak. Cierpiał tam chyba Tymek Barwiński, o ile się nie mylę, na boisku. Zdecydował się przerwać grę sędzia. Przyznam szczerze, że uciekła mi gdzieś ta akcja. Podążałem wzrokiem za piłką i nie wiem za bardzo, co tam się stało. Na pewno leży nasz najmłodszy zawodnik w kadrze. Niech 16 minut plus czas doliczony. A wynik cały czas niekorzystny, cały czas. Warta Śrem 0, Rawiarowicz 1. Nie podnosi się z Marawie Tymek. Barwiński dopiero teraz gdzieś ratownicy udzielają mu pomocy. Ale czy będzie w stanie kontynuować grę? To się zaraz okaże. Oj, obawiam się, że nie, bo w asyście aż dwóch zawodników opuszcza boisko nasz młodzieżowiec i pewnie za chwilę do kolejnej zmiany zmuszony będzie trener Łukasz Kubdy. Krzysztof Kozłowski, o ile się dobrze dopatrzyłem, będzie tym, który zmienia Tymka na 15 minut przed zakończeniem tego spotkania. Z powodu kontuzji opuścił się boisko Tymoteusz Barwiński, a jego miejsce zajął Krzysztof Kozłowski. Poczęli goście. Kamil Szymandera, który mógł tutaj przeszkadzać. Dominik Woroch, grają goście, ależ ładne zagranie teraz do głowacza. Będzie w dobrej sytuacji skrzydłowy. Wykłada tam tuż przed pole karne strzał i Dominik Sobel ratuje nas teraz z naprawdę wielkich tarapatów, a byłoby po meczu najprawdopodobniej. Oskar Cierniak był tym, który stanął oko w oko z naszym bramkarzem. Ten sam Oskar Cierniak, który w pierwszej połowie pokonał naszego kapitana, w tej chwili przegrał z nim pojedynek oko w oko. No i na nasze szczęście wciąż jeszcze możemy być w grze. Koperski, może to da impuls, może to natchnie naszych zawodników do tego, by coś tu jeszcze zmajstrować w przodach. Woro, jest szeroko, Chwaliszewski.
do niego. Ładnie tutaj teraz Worok mięciutko, ale nic za tym nie poszło. Szymandera do Janickiego. Janicki całym zespołem, bo bronią się goście, ale bronią się dobrze, trzeba przyznać. Faulowany teraz Rybarczyk do rzutu wolnego powinien cofnąć teraz sędzia, bo przecież żadnej korzyści z tej akcji nie było. Nie wiem dlaczego na coś takiego zdecydował się arbiter. Jeszcze żółta kartka dla zawodnika gości, to chyba właśnie Oskar Cierniak otrzymał tą żółtą kartkę. Tymczasem z autu Adam Koperski. Jeszcze dyskusje, jeszcze kolejna żółta kartka, teraz chyba dla któregoś z naszych zawodników, nie wiem czy to nie był Krzysztof Kozłowski. Gdzieś tam ewidentnie domagali się tego rzutu wolnego, bo z tej perspektywy to tak wyglądało, że żadna korzyść nie wynikała z tej akcji, natomiast sędzia widział to inaczej. No ale gramy, Boro. Daleko do Faliszewskiego, opanuje tą piłkę, się Faliszewski wykłada, ależ teraz było blisko gola samobójczego. Adam Lipowczyk był tym, który przecinał tą akcję. Ładnie, ładnie Krzysztof Faliszewski znalazł się w polu karnym. Przyjął sobie tą piłkę niemalże w punkt i szukał wyłożenia tam na 5-6 metr. Natomiast połapali się w tym stoperzy. Już jest dośrodkowanie, już jest Worok, za krótko, niedokładnie. Nie przechodzi ta piłka nawet pierwszego obrońcy. Faliszewski do tyłu, Koperski. To teraz Adam Koperski, faulowany tam Krzysztof Faliszewski. Będzie okazja na dośrodkowanie, a może nawet na bezpośrednie uderzenie. Dominik Worok, jego lewa noga, no może teraz, może to jest ten moment. Jak nie idzie z gry, to może z rzutu wolnego. To jest 27, może 28 metrów do bramki Dominika Sadowskiego, no ale to jest dobra pozycja do uderzenia. Jeszcze jednego zawodnika do muru wezwał sobie bramkarz. Dominik Woroch, już jest rozbieg, jest uderzenie, jest ładny strzał i nad bramką piąstkuje Dominik Sadowski. Strzał światło bramki, może środek, nie sprawił za dużo problemu bramkarzowi gości, natomiast na pewno strzał światło bramki trzeba uznać za skuteczne zagranie. Woroch teraz źle rozegrany, ten rzut rożny, wraca ta piłka przed pole karne. Faliszewski jeszcze do boku, jest tam Szymandera, trochę skacze mu ta piłka pod nogą, natomiast jeszcze Worok, jeszcze próbuje tam się przedzierać, traci ostatecznie futbolówkę i będzie niebezpiecznie, bo już tam Głowacz wychodzi z kontrą, jest tutaj chyba do Głowacza jednak zdecydowali się rozegrać, cała strona tutaj otwarta, ależ teraz jak ta piłka przejdzie, na szczęście nie przeszła Kwaliszewskiego, ale jeszcze nie koniec tej akcji, jeszcze trzeba tutaj walczyć, jeszcze Marszałek w pojedynku tutaj z Murasem chyba, który gdzieś tam się znalazł. Krzysztof Faliszewski teraz przeszkodził w rozegraniu tej akcji, no i ucierpiał tam jeden z zawodników gości. Krzysztof Kozłowski faulował, przepraszam, pomyliłem. Krzysztofów. 40 minuta po przerwie, a więc to naprawdę czas ucieka, naprawdę jest niebezpiecznie. Teraz dośrodkowanie Janicki, za krótko, dobrze znów Krzysztof Faliszewski, Szymandera źle odzyskują piłkę. Goście, musimy wyjść, musimy tutaj spróbować przeszkodzić, jakoś odebrać piłkę, zmusić do błędu rywala. Daleko teraz bramkarz, dobrze tutaj Janicki walczy jeszcze Szymandera z Molką i fauluje kapitan gości, który teraz chyba otrzyma żółtą kartkę za pyskówkę w kierunku sędziego. Nic takiego się jednak nie dzieje. Boro. Może!
już grają. Jest Dybin. Szkoda, że nie poszukał strzału teraz, ale jest Chwaliszewski. Jest płaskie dośrodkowanie. Będziesz udrożny. Dominik Worow już w narożniku. Pola, będzie teraz dośrodkowanie. Byś pokazał, co jest zagrane. Dobra, centra! Teraz! Dlaczego Oleg Rybarczyk nie był szybciej przy tej piłce? Patryk Muraz, jest miękkie dośrodkowanie. Wyskoczył Krzysztof Kozłowski. Nie dosięgnął jednak tej piłki, a wydawało się, że dobry to był pomysł Patryka Murasa na takie, a nie inne sfinalizowanie tej akcji. Te minuty. Rawiczanie cały czas prowadzą od trzeciej minuty. Cały czas to my próbujemy, jednak na tyle nieskutecznie, że niewiele z tego wynika. Janicki. Ciekło teraz nasz stoper. Musi jednak się podnieść Kacper. Szkoda czasu. No i przerwał. Sędzia przerwał tą akcję. Wrócił do sytuacji z Kacprem. Cisza! A my żyjemy! Dość, panie! Koncentracja! Woroch. Nie wiem, co teraz chciał zrobić Dominik Woroch. Chyba on sam też nie wie. Jeszcze wysłany tam do rozgrzewki Konrad Ratajczak, widzę widocznie uraz Janickiego jest większy niż żeśmy myśleli. Czekam na niego tutaj kątem oka i faktycznie kuleje. Dobrze, teraz jednak Janicki faulowany. Poradził sobie na tyle skutecznie z Ciernokiem, że odrzutu wolnego Warciarze, Woroch, Szymandera. Woroch. Szymandera. Do Dybina, ten przedłuża piłkę do Rybarczyka. Rybarczyk potem Dybina ładnie. Pograli teraz Warciarze, Koperski. Dałoby się dośrodkowanie chyba z pierwszej piłki. Szkoda, że tego nie dośrodkował. Może teraz niestety znów ta piłka do nikogo. Teraz trzeba uważać. Trzeba przerwać tą akcję, bo wychodzą groźnie goście. Jest tam Głowacz. Wiadomo, jak lewa flanka, to on. Faulowany teraz przez wracającego Olka Rybarczyka i żółta kartka dla naszego zawodnika. Żółta kartka dla zawodnika Arty Rybarczyka. Będzie rzut wolny, będzie najprawdopodobniej dośrodkowanie. Tak też się dzieje. I także strzał na bramkę Dominika Sobela, więc w takich sytuacji potrafią oddać strzał w kierunku bramki nasi rywale. Janicki. Wolno, wolno, to wciąż wolno na naszej połowie. To wciąż brak pomysłu według mnie, bo 80% tych akcji finalizowanych jest popularną lagą do przodu w wykonaniu Dominika Worocha najczęściej. Może teraz Adam Koperski nie powalczył tam jednak Krzysztof Kozłowski na tyle, by pomóc naszemu zawodnikowi. Szymandera może teraz znów daleko, znów za krótko i znów
groźnie. Heba obiegł sobie teraz Worocha. Heba biegnie za nim Dybin. Heba, czy Dybin szybszy? Heba jest dośrodkowanie. Na szczęście tutaj Koperski z Szymanderą. Rybarczyk faulowany. Trzeba grać, trzeba tutaj teraz jak najszybciej transportować tą piłkę do przodu. To już jest za chwilę czas doliczony. Szymandera. Worocha. I znów Dominik Woroch już nie. Teraz do Janickiego. Janicki do Dybina. Dybin. Szymandera. Waliszewskiego. Krzysztof Waliszewski tutaj. Tam w polkarnym Bartek Skrzypczak. Bartek Skrzypczak, który chyba nie dotknął piłki w ogóle od momentu zameldowania się na boisku, ale nie jestem pewien. Woroch teraz na wyprzedzenie. Waliszewski ładnie opanował piłkę. Co z tego, jak jest sam? Nie ma za bardzo tutaj z kim zagrać. Próbował do Worocha, jednak nieskutecznie. Sobel do Waliszewskiego. Patryk Muras też w ogóle jakby niewykorzystany tutaj na tej stronie. Też ani razu nie widzieliśmy żadnego rajdu w wykonaniu naszego skrzydłowego, odkąd pojawił się na boisku. Teraz Bartek Skrzypczak próbował tam do Kozłowskiego, ale wcześniej wytrącony z biegu Kozłowski. Ależ teraz jest groźnie Janicki. Kontra Głowacz na nasze szczęście. Na chwilę przynajmniej opóźnił tą akcję Janicki. Ograny teraz jednak miłosiernie. Koperski, dobrze, Dybin do Murasa. Może teraz, wspomniałem, wykrakałem Patryka Murasa, ależ no szkoda, że Patryczku nie pobiegłeś tutaj tą stroną. A tymczasem tracimy, znów tracimy. Jeszcze goście, jeszcze utrzymują się przy piłce. Jeszcze dobrze tutaj Woroch na spółę z Dybinem. Traci teraz Rybarczyk do Koperskiego. Ma teraz miejsce Koperski. Dorzuć to Adam. Tak, jest do Skrzypczaka dośrodkowanie. Strzał Skrzypczaka. Jeśli strzałem można to w ogóle nazwać. Spojrzał na zegarek główny arbiter tego spotkania. Najprawdopodobniej za chwilę pokaże, o ile zostanie przedłużone to spotkanie. Jeszcze daleko, daleko Sadowski w aut i za chwilę od autu Barciarze. Koperski, Skrzypczak. Trzymał się przy piłce Barosz teraz do boku, do Worocha. Woroch niedokładnie, na szczęście powalczył tutaj Murat. Jest Chwaliszewski, ładnie tutaj mija na lewą nogę Krzysztof Chwaliszewski, teraz do prawej, jeszcze próbował do lewej, jeszcze o niego ta piłka gdzieś tam odbita i out dla gości. Dwie zmiany, jedna w zespole gości z numerem 32 Cugier. Kamil opuści boisko, w naszych szeregach to Kacper Janicki, a w jego miejsce Adrian Chwaliszewski. Jednak kontuzja Kacpra Janickiego okazała się na tyle poważna, że nie mógł dokończyć nasz stoper dzisiejszego spotkania. No i w ostatnich minutach spotkania mamy kolejną zmianę w zespole. Warto opuścił zawodnik Warty Kacper Janicki, a jego miejsce Chwaliszewski. Jeszcze tam reklamował, że rzutem z autu powinni rozpocząć Warciarze. Natomiast sędzia ostatecznie przyznaje aut zespołowi z Radicza. Patryk Wawrzyniak to on. Daleko, daleko do przodu walczy tutaj Szymandera. Woroch
już nie atakują. Goście już bronią całym zespołem, daleko teraz Worek. Do Szymandery nie dochodzi jednak ta piłka, walczy tutaj Murasz. Nic jednak z tego także nie wyszło. Dobrzyniak. Dobrze teraz Barczyk, niedobrze. Pan sędzia i ona. Spotkanie powoli dobiega końca. Chciałbym poinformować, przerywa ten grę. My spotykamy się dopiero 20 listopada. To jest ostatnia kolejna, o której nasi wojny nie było. Przyszło w sobotę wjeżdżamy do Ostrzeszowa. Następnego jeszcze gości, jeszcze gramy. Jeszcze tam jakieś przepychanki, jeszcze jakaś awantura na ławce, jeszcze się pchają, jeszcze czerwona kartka, nie widzę jednak dla kogo tam. Nie, mojego popchnęli, to otwórz mi tą bramę. Nie wiem, na pewno jakieś czerwone kartoniki tam się pojawiły. Nie wiem jednak dla kogo. Jeszcze jakiś żółty kartonik. Ruszyli sobie. Jeszcze kolejna czerwona kartka. No i powiem szczerze, że będzie miał co pisać w protokole arbiter główny tego spotkania. Jeszcze wzywa tam kogoś, jeszcze. Jeszcze kolejna żółta kartka i kolejna czerwona kartka. No nie wiem, za chwilę wielu zawodnicy będą kończyć. Szkoda, że na drugi plan zeszły jakby takie aspekty, a nie piłkarskie, daleko teraz, nie dokładnie, jeszcze grają goście, jeszcze Woroch tutaj próbuje powstrzymać, jeszcze daleko tam wypuszczony jeden z zawodników, ależ teraz błąd Dominika Sobela, pusta bramka, wykłada tą piłkę zamiast strzelać, jeszcze raz błąd Dominika Sobela, ależ kupa chaosu teraz w tej końcówce. No powiem szczerze, że futbolowe jaja to chyba dobre określenie byłoby tego, bo naprawdę. W tym całym ferworze nie wiem, czy pan arbiter pokazał już, o ile doliczyliśmy to spotkanie, ile tutaj minut będziemy jeszcze grać dłużej. Już teraz niebezpiecznie znów tam było w naszym polu karnym. Jeszcze gramy, jeszcze tutaj z autu, co prawda goście, ale my nie składamy broni, jeszcze próbuje tam Adam Koperski w narożniku. Ostatecznie dobrze z pomocy tam Kozłowski Krzysztof i odrzutu wolnego zaraz warciarze już rozpoczęli, już Szymandera, to już chyba jedna z ostatnich akcji, jest Chwaliszewski, jest tutaj Muras, Chwaliszewski jednak decyduje się, już myślałem, że zdecyduje się na dośrodkowanie. Dybin, miękkie dośrodkowanie, ależ był tam Skrzypczak, jeszcze teraz powalczył Muras, jeszcze ta piłka odbija się od głów paru zawodników i koniec w tym momencie, główny arbiter tego spotkania kończy
ten mecz. No niestety przegrywamy 0-1 z Rawią Rawicz, której nie udało nam się nigdy tutaj pokonać w Śremie. Chaotyczna ta końcówka, wiele czerwonych kartek, sam nie wiem ile, to pewnie gdzieś tam wyjdzie z protokołu meczowego. Natomiast efekt jest tego taki, że przegrywamy w kolejnym meczu, przegrywamy po mizernej grze, nie boję się tego określenia użyć, stwarzając mało sytuacji bramkowych, kończąc mecz z niewielką ilością celnych strzałów i tak naprawdę będąc drużyną słabszą. Na tyle. Ze stadionu w Śremie żegna się z Wami Marcin Kowalski.